Niezależnie od sezonu, klimatyzacja to fantastyczne urządzenie. Schody zaczynają się w momencie, kiedy przestaje działać. Najczęstsza przyczyna to nieszczelności. Do tej pory nadal w użyciu są metody badania azotem, barwnikiem UV, ale od pewnego czasu przychodzi nam z pomocą super szybka metoda. Hydrogen. Co to jest hydrogen? O co tu chodzi? Zostajemy nadal przy azocie, ale z domieszką wodoru, który jako drobnocząsteczkowy, niewystępujący w powietrzu, jest bardzo łatwy do wychwycenia za pomocą czujnika. Podstawowy zestaw to butla z hydrogenem pod wysokim 100-barowym ciśnieniem, reduktorem, który jest połączony wężem z manometrem i zaworem oraz odpowiednią końcówką do gazu R134 lub 1234YF. Pracę zaczynamy od podłączenia urządzenia do układu wysokiego ciśnienia. Po czym podajemy gaz między 5 a 10 bar. Odkładamy niepotrzebne już urządzenie i natychmiast zaczynamy szukać nieszczelności, gdyż wodór bardzo szybko się ulatnia. Pracę zaczynamy od najwyższej czułości urządzenia. Następnie zmniejszamy tę czułość, aby zawęzić rejon poszukiwań. Sądzę, że ta prosta i skuteczna metoda uprzyjemni Wam pracę, ułatwi ją, więc powodzenia!